Trzeba przyznać, że ten Nissan R32, S32, mówiliście, że to jest R32, więc polegam na was. A w każdym razie ten Skyline, zrobiłem go sobie na offroad i trzeba przyznać, że bardzo fajnie brzmi, podoba mi się. O, właśnie, zapomnieliśmy sobie muzyki chyba włączyć, włączyć sobie muzykę. Na streama specjalnie ostatnio wyłączyłem, żebyśmy mogli słuchać cały czas tej muzyki z gry. Ze Spotify'a, bo na Spotify możecie znaleźć oficjalną playlistę do niej i możecie sobie tam posłuchać, jeśli macie ochotę. A my sobie tutaj puścimy, bo będzie nam pasować. Więc jedziemy teraz na offroady. Ja sobie tego Skyline'a zrobiłem na offroady, ale nie jestem z niego specjalnie zadowolony. Przed chwilą przesiadłem się z BMW M4 zrobioną na drift i wymaksowaną na drift. Kurde, tamten samochód dopiero śmiga. No ale ten samochód można zrobić maksymalnie do 300 punktów, więc nie może być on, wiecie, na koniec gry nie będzie mi, jakby to powiedzieć, no po prostu nie można go wymaksować, zrobić na tą maksymalną statystykę tutaj w grze. I to jest trochę słabe, myślałem, że będzie można go porobić jakoś mocniej, ale jednak nie i trzeba będzie kupić jakiś nowy samochód na offroady. Nie wiem nawet, czy Raptor byłby... czy byłbym w stanie go tak podnieść wysoko. Ogólnie zależało mi na tym, aby kupić sobie, żeby zrobić sobie na offroady jakiś taki samochód, który no będzie dość przyczepny, który będzie bardziej zwrotny niż ten cholerny Raptor, którego mam. Ale nie wiem, czy czasami do tego Raptora nie wrócę, bo zauważyłem, że jak się robi jakikolwiek samochód na offroady, no to każdy z nich jest właśnie taki ociężały delikatnie i ciężki w opanowaniu. Teraz jedziemy sobie na wyścig fabularny, na offroady. Będziemy sobie robić, bo ja fabułę głównie przechodzę z wami, tylko przechodzę z wami. Nie robię jej sam. Sam jak już jeżdżę w Need for Speedzie, to głównie drifty i driftuję bez przerwy. Próbuję pokonać wyniki z speed listy. Jest to dość trudne, jak niektórzy, jak ja tam wyciągam powiedzmy wynik 1,5 miliona, to ktoś ma 2 200 000. To jest taka różnica. Więc jest co robić w tym NFS-ie. No i tutaj mam samochód na 232 punkty, a do terenu tutaj, do tej misji potrzebuję 209. Tak sobie porobiłem tego Skyline'a troszeczkę, bo myślałem, że będzie można go troszeczkę jeszcze wyżej podnieść niż rzeczywiście można, ale no. Wiem, że to męski świat. Chrzanić to. Myślisz, że jesteś twardy? Przetrwaj dzień na pustyni. Jesteśmy Grupa Wolne Ember. Okej, okay, Grupa Wolne Ember. Okej. Okay. Spoko. O proszę, mój Raptor. Dawno nikt nie miał jaj, żeby podbić do mojej ekipy. Moje żelazne jaja są słynne na cały szeroki świat, a zatem pewnie o mnie nie słyszałaś. Słyszałam o tobie, wymuskany pozerze. Sorry, skarbie, nie dasz rady z tą ekipą. Okej, zobaczymy. Jestem Fate. Chcesz się ze mną zmierzyć? Musisz zaliczyć naszą próbę. Najpierw wyścig nad rzeką. Okej. W sumie mogę zaraz zmienić na Raptora, ale chyba jego mam słabszego? 200 km na godzinę. Oj, powiem wam. Nie, dam radę, bo Skyline chyba jedzie. Gdzieś się około 300. Powinno się udać, zobaczymy. Jest to okropny, jest to okropny Mercedes. Zaraz wam pokażę coś. Ja sobie na live'ach robiłem tego Mercedesa. Tu jest Focus. I Focus też jest taki okropny. Chodzi o to, że te koła są strasznie skowane w nadkola i mi się to strasznie nie podoba. Z tyłu jak masz kamerę z samochodu, jak jedziesz sobie, o powiedzmy tak, to to wygląda jakby jeździła sama karoseria. No wygląda okropnie, tak? Z jednej strony okej, okay, bo no bo to jest wersja offroadowa, więc nie chcemy, żeby na cały samochód leciał ten piach, ale z drugiej strony no... A z kolei, jak popatrzycie na Skyline'a, zobaczcie, że te koła w wersji offroadowej są prawie na równi z błotnikami. To wygląda bardzo fajnie i spoko się jeździ tym samochodem, patrząc na niego nawet, nie? Zobaczcie, no jest prawie na równi. A zobaczcie sobie Focusa, tak? Te koła są schowane jakby, to nie wiem co to było. Masakrycznie to wygląda, ale jeszcze gorzej wygląda w A45. Kurde, no to już jest przesada. Te koła są masakrycznie schowane. Nie da się tutaj dać dystansów jak w
Need for Speed 2015 do tych kół i one zawsze będą tak schowane, cokolwiek byś nie zrobił, więc to jest złe. Dlatego chciałem też kupić sobie inny samochód off-roadowy, który będzie przy okazji wyglądał nieco lepiej. No Skyline jest bardzo ładny. Wow! Ktoś tu ma jeszcze Skyline'a? Chyba tak, tam jest jakiś Skyline. No powiem wam, że kurczę, trzeba się tutaj trochę skupić. Ło, ale co on tak słabo skręca? Ja pierdzielę. Uważaj! No strasznie, ja nie wiem czemu tak. Dobra, pojedziemy w skróty, zobaczymy co się stanie. Ej, cały czas, ja nie wiem. Mój samochód miał dosyć wysokie statystyki, jak na tą misję. Ja tu widzę, że jakaś lipa jest. Tutaj jakiś skrótas. Oczywiście, że jedziemy nim. Ale zostawili mnie z tyłu. Prawie pierwsze miejsce! Nic za nimi nie widać, cholera. No tu mieliśmy jakąś hopkę. Chyba za hopki też się dostaje więcej nitra, jakby. A ja sobie przypominam ten wyścig. Jechałem go kiedyś. Jechałem go na pokazach, jak testowałem tą grę, tak jeszcze we wczesnej wersji. Na Gamescomie w Niemczech. No, jechałem tu BM-ką. Zaraz cię dopadnę! Właśnie, też mam BM-kę. Może BM-kę bym sobie porobił. No nie, ja mam ją na offroad, o właśnie, ona chyba, ją chyba można zrobić na ten, na maksa, zaraz sobie zobaczymy. Pierwsze miejsce, to moje miejsce. Dobra, ważne, że już jedynka jest. O, widzicie to? O, co to jest? Co to było? Tam coś było na... Ej, ewidentnie tam coś było na górze. Tam coś się unosiło, jakby krzaki. Dobra, nieważne, wyjdźmy z tego. Tylko się witam. Dobra, wiecie co? Nie jesteś kompletną stratą czasu. Spróbujemy jeszcze jeden wyścig tym Skyline'em. No teraz można powiedzieć, że na styk udało mi się wygrać. Nie było to łatwe. Cyk. I mamy jakąś część, no maksymalnie możemy tu zainstalować części z numerkiem 12. No i zobaczcie, że nam się tu statystyka właściwie kończy na 299, nie możemy mieć 300. Okej, wymieniamy na żeton. I teraz jedziemy sobie na kolejne spotkanie, hej, ale tu... jedna z moich dziewczyn znalazła opuszczony tor motocrossowy. Właśnie tam jadą. Autem na tor motocrossowy? A dlaczego nie? Będzie fajnie. No, zobaczymy. Widzę, że pan Mac troszeczkę się osrał tą całą sytuacją. Ej, to już tutaj jest. Opuszczony tor moto... ciekawe. Okej, 60 sekund lub szybciej. Spróbujemy. Pozdrówcie ode mnie słońce przy skokach, dziewczyny. I Mac. Założę się, że nie wyskoczysz nawet w połowie tak wysoko. Okej, zobaczymy. Czas na show! Wszyscy nitrują już na samym starcie. Zapnij pas! O, wow, wow, co to było? No, pierwszy raz jadę ten wyścig, więc mogę troszeczkę lamić. Dawaj, dawaj, dawaj! Ważne, żeby jechać po tej ubitej drodze. To się nauczyłem w Asasynie, bo tam są też wyścigi dorożkami. I tam był taki tip, żeby trzymać się ubitej drogi. W NFS-ie też to działa. No, ale tutaj już to zostawili. Ups. Ej, co z tym samochodem? Bardzo ciężko się nim manewruje, naprawdę. Muszę mu tam coś pozmieniać zaraz. Okej, trochę skróciłem i to wyszło na dobre. Hopsa, ojej, znowu na tą stronę, masakra.
tutaj to lądowanie powinno być znacznie szersze, nie? Ło, co on dobił? Jestem bucem. No tutaj dosyć wąsko trzeba na ręcznym. Okej, ile okrążeń? A, 4, okej. Jeden za drugi. Jeszcze może coś będzie. Jakieś wyprzedzenie. Tutaj muszę uważać teraz na skoku i teraz tak... Cyk, o właśnie w tą stronę. Ekstra! W końcu to wylądowałem jakoś normalnie. Dopiero za drugim razem, trzecim razem w sumie. Okej. Dawaj, 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 dawaj. Co to z przodu tam jedzie tak szybko? Chyba Honda. Nie wiem, albo Honda, albo Focus. Coś tam tak popyla. Dobra, przedostatnie okrążenie. Końcówka. Pierwsze miejsce, nadchodzę! Air Mac. Tak, to była Honda. Trochę podlitować trzeba, żeby nitro zdobyć. Tutaj nitro mam bardzo długie w tym samochodzie porobione. Więc tylko będzie prosta, na przykład tu. Trochę ponitrujemy. Wspaniale! Tak trzymaj! Ważne, żeby nie używać nitra podczas driftu w samochodach off-roadowych, bo wtedy tracimy całe nitro, a w ogóle nie mamy boosta do prędkości. Cyk. I gotowe. Ale ekstra! Co za jazda! Dobra, mamy to. No powiem wam, że ciężko było dogonić tego ostatniego, ale się w końcu udało. Widzicie, mam bardzo dużo pieniędzy, dlatego że cały czas jeżdżę te drifty i mam też wysoki poziom jak na postępy w karierze. No bo mówię, cały czas powtarzam te wyścigi driftowe. Okej, a to była pierwsza misja dopiero, haha! Spoko! Dobra, mamy nowe asortyny. Nie spodziewałam się takiej zawziętości po kimś, kto dał się wygonić Silver Rock. Bardzo tego żałowałam. Miałam nadzieję, że ktoś utrze trochę nosa familii. Niezbyt lubisz familię. Te żerące komosy ryżową palanty z każdym oddechem dławią wolność. Rozumiem, że raczej nie. Brawo, kolejne wyzwanie. Jedna z moich dziewczyn wysypała się na potężnej chopce niedaleko kasyna Silver. Okej. Teraz wszyscy musimy spróbować. Naturalnie. Dobra, zobaczmy. I tutaj mamy cyk. No, już się tak troszeczkę zbliża do mojego poziomu. No nic, zajedźmy, zobaczmy co to jest. Tutaj widzę, że moje samochody są na dość zbliżonym poziomie ulepszeń. Tutaj widzę, że... Teoretycznie bardziej powinien mi tu pasować Ford Raptor, no bo zobaczcie, mamy tutaj czas lotu, a na ten wyścig szykuje się jakaś ogromna hopka. Spróbujmy Raptorem to polecieć. 300 metrów bez przerwy wygraj wyścig? Nie, pasuje, tym samochodem będzie ciężko. No dobra, jedźmy. Udowodnij, że nie jesteś tylko pyszałkowatym warciarzem. Chyba myślisz, że jestem tylko mocnym gębie. Chyba tak. Okej. Czyli tu ma być jakaś hopka hardkorowa, zobaczmy. Jedziemy! Ten samochód na hopki się nadaje dosyć dobrze. O właśnie. I patrzcie, wszystkich przelecę. No właśnie. Patrzcie, gdzie oni lądowali, a gdzie ja lądowałem. Ulepszanie skoków właśnie to daje, że dalej się leci wyżej nawet. Jest dziwne, ale tak to działa tutaj. Okej, mamy tam... To chyba jedyna hopka była? No nie, musi być coś jeszcze. Pierwsze miejsce, idę po ciebie! Mamy tutaj sprint.
trzeba się troszeczkę zgrzać tutaj, bo widzę, że oni zostawiają mnie tu różne zdeło. Okej. Wow! Ciasno. No, tymi offroadowymi samochodami ciężko się gdziekolwiek zmieścić. Ciekawe jak będzie z BMW. BMW już też mam troszeczkę... Też mam troszeczkę ulepszone pod offroad. Ale wydaje mi się, że ten Raptor jest strasznie wolny. Nie wiem czemu tak jest. Może dlatego, że go porobiłem właśnie na te skoki. I on poza tym jest wolny. Powinien mieć porobione te części na właśnie... na coś innego, no. Wow! Co to było? I widzicie, on od takich momentów się odbija, no nie? I wtedy potrafi polecieć w ścianę, mimo że tu w ogóle nie powinien się odbić. Zostało nam 3 km do mety, a ja jestem piąty. Tak więc Raptora po prostu by trzeba było przetuningować, bo można zrobić samochód specjalnie do skoku, on taki miał być, ale można zrobić też samochód offroadowy, który po prostu będzie szybki. Tak? I takim samochodem na pewno u mnie będzie BMW, myślę. Chociaż można też zrobić taką kombinację, bo niektóre części mają na przykład ulepszenie do skoku i do przyspieszenia. O, czekajcie, może jeszcze uda się coś tam wygrać. Co to było? Jak tu ciemno, nic nie widziałem. Cholera. On nie może skręcać, nawet jadę do przodu, skręca, on jedzie do przodu, no. Ach! To jest takie okropne uczucie, jakbyś... Nie wiem, miał dyferencjał zablokowany na wszystkich kołach. Jest straszny tym samochodem. Dobra, wyjdźmy i chodźmy, co tam mieliśmy zrobić? Aha, mieliśmy go spróbować zrobić na ten, na... Albo nie, wiecie co, niech on będzie sobie na skoki. Szkoda mi tych części marnować, zresztą one i tak nie są jakieś super dobre. Ale weźmiemy sobie teraz BMW, albo nie, weźmiemy Skyline'a, myślę. Kurde, nie wiem co weźmiemy. W Skyline'ie sobie, patrzcie, to jest też głupie w NFS-ie, macie taki mały krawężnik. Nie przejedziecie przez niego samochodem offroadowym, to jest ściana, którą nie można jej przebyć, za nic w życiu, no. W ogóle jak się tak łudzicie, że tutaj w NFS-ie coś jest... coś ma wspólnego z fizyką. Tutaj za bardzo tak fizyka nie działa. Tutaj wszystko jest bardzo skryptowane, jeśli chodzi nawet o drifting. Czasami na przykład jak driftowałem tym BMW takim na maksa już ulepszonym, uderzyłem w jakąś tam skałę i tak się dziwnie od niej odbiłem, że samochód dalej leciał bokiem, ale już w ścianę. Nie wiem jak mam to wytłumaczyć. W każdym razie nie miało to nic wspólnego z rzeczywistym driftowaniem, powiedzmy jak w Forzie Horizon 3 czy Horizon 2. Okej, weźmy sobie... No weźmy sobie tego Skyline'a. Dzisiaj nim tak sobie jeżdżę. Widzieliście, że Raptorem było słabo. Teraz możemy sobie spróbować podliftować przez 300 metrów bez przerwy. To jest dosyć spore wyzwanie jak na Skyline'a, jak na samochód offroadowy. Chyba myślisz, że jestem tylko mocny w gębie. Chyba tak. Dobra, startujemy. Czas na show! Dobra, teraz mi to cisnę. Co? What? Co to miało być? Czemu tak poleciałem? On mnie tylko leci, tylko dotknął. O nie. Tak chcecie zagrywać? Spoko. Mag na tarczki. To było chamskie zgranie. Czemu mnie aż tak wybiło? Nie rozumiem tego. Rozumiem, że mnie tam trochę zepchnął, ale nie aż tak mocno, tak nie powinno mnie zepchnąć. Kurde. Tutaj na boku ktoś leżał. Trudne są te offroady, przynajmniej tym samochodem. Chociaż kurde, on powinien być dobry. Właśnie w porównaniu do tego Raptora to nie jest kurczę rakieta. Ma troszeczkę wyższe staty, ale przede wszystkim ma lepsze przyspieszenie. Sporo lepsze. Dobra, tutaj będzie zakręt. Wow. Taki tunel jak z Szybkich i Wściekłych, któregoś tam, którejś tam części, nie? Pamiętacie? Jechali sobie przez Meks. Oooo, shit! Nie dało się odwrócić w ogóle auta w drugą stronę. Musiałbym ręcznie chyba zaciągnąć się bardzo, bardzo zatrzymać, zwolnić. Zrobiłem właśnie.
No i właśnie denerwuje mnie to, ale ukończyliśmy wyzwanie przy okazji. O, i widzicie, teraz ten Skyline się tutaj nie wybił na tych wybojach, tak jakby to zrobił Raptor. Nie mógłbym nic z tym nawet podziałać, nie? O, tutaj bardzo fajnie zrobiłem, oni jechali zakręty, a ja sobie prosto. Jedź, jedź, ale po twardym. Stało 2 km. Ej, jest ciężko. Tutaj mogłem skrótem walnąć. O cyk, zepchałem go. Nie wiem, czy był to ten sam, co mnie zepchał. Ej, góro. Jedź ty! Tutaj jest ten gówniany ten. Ręczny. Ty tylko ręczny. Ale oni cisną tam z przodu. Nie dogonię ich chyba. O nie, trochę się zbliżyłem. Meta już się zbliża. No dawaj! Trzeba te skróty ogarniać, one są ważne. Ej, ciężkie to wyścigi. No kurde, już meta. Masakra. Wow, właśnie przesiadłem się do BMW i powiem wam, że na samym starcie, bez nawet używania nitro, wszystkich przegoniłem. Podgoniłem i przegoniłem. Jestem teraz na drugiej pozycji, gdzie Skyline'em czy Raptorem było mi to osiągnąć bardzo ciężko. Nie wiem, czy to za sprawą części tuningowych, czy czego, ale kurde, tym się jakoś bardzo szybko jedzie. Dobrze przyspiesza ten samochód. No, nie wiem, ale na pewno BMW, jak nie uda mi się teraz wygrać, na pewno uda mi się następnym razem. Bo dobrze mi się tym samochodem jeździ. Na pewno jest lepsze, szybsze od Skyline'a i zwłaszcza Raptora, który w ogóle nie jeździ. No dobra, na razie ciśniemy. Nie wiem, czy ustawienia, ale ustawienia chyba są też dobre. Dobrze mi się jeździ tym samochodem. Muszę powtórzyć jeszcze raz wyścig. No kurde, to już chyba z 5 raz z rzędu. Jezu, jaki ten wyścig jest zajebiście trudny. Chyba z 10 raz go jadę i dalej nie mogę go pobić. Oszukują. Ej, widziałem, jak tam jechał i nagle się tak teleportował, coś tam zaczął mocno driftować, ten przeciwnik z przodu i nagle się tak przeteleportował w inne miejsce, żeby już dobrze jechać. Kupmy sobie jakieś części do tego BMW, ulepszymy je trochę i wygramy ten wyścig na lajcie, co ja się tam będę męczyć. No i dobra, teraz już mam znacznie ulepszony samochód powyżej statystyk, które są wymagane do tego wyścigu niby. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. A dawaj nawet wyzwanie tym razem. Zobaczymy, no. Udowodnij, że nie jesteś tylko pyszałkowatym warciarzem. Kurde. Chyba myślę, że jestem tylko mocnym gębie. Ciężki jest ten wyścig, no. Trudni są przeciwnicy tu w NFS-ie. Naprawdę, na tym poziomie trudności. No zobaczymy teraz, co się będzie działo. Nitro mam troszeczkę dłuższe. Mam jeszcze część w garażu. Mogę ją zainstalować. Jeśli ona da mi troszeczkę wyższe przyspieszenie, ale gorsze nitro. Hop, 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 hop. Lecimy. Okej, na razie idzie dobrze. Spychamy się tu z nimi, nie ma co. No teraz powinno mi pójść lepiej, bo samochód jest znacznie ulepszony. Ale oni naprawdę tu oszukują, no, jak to w NFS-ach. Wiecie, jak to... To już od zawsze tak było w NFS-ie, że przeciwnicy tutaj strasznie doganiali, jakoś naprzód dziwnie się zachowywali, jak tam jechali, tak? Ale teraz jestem już na samym starcie, no, z przodu, także to jest dobry znak. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie idzie dobrze. Nie mam zamiaru nawet tego wyzwania robić w sumie. Jak się zrobi, to się zrobi, okej, okay, tak? Ale bardziej zależy mi na to, żeby wygrać ten wyścig, bo już go jadę naprawdę chyba z 11 raz. Poważnie, jest ciężki. Okej, okay, na razie idzie dobrze. Wow! No a ten dalej się trzyma za mną, mimo że samochód ma dużo gorszy, nie? Dalej, tak czuję, że w każdej chwili mnie może wyprzedzić. Ech. Tutaj się zawsze wybijałem. Trzeba ostrożnie. Dlatego tak mocno zahamowałem. On już mnie wyprzedza. Gdzie? 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 Dobrze. Tak się z nimi należy z nimi należy postępować, kurde. Tak jest, moi drodzy, uczcie się. Jak macie zamiar grać w NFS-y, tak należy grać botami, kurde. Spychać ich, ile się da. Ale na szczęście w tym NFS-ie bardzo dobrze się spycha przeciwników. Jak się ich uderzy, to naprawdę oni gdzieś tam potrafią odlecieć w kosmos. Tak, a wiem, że w Forzie na przykład... Albo w innych starszych NFS-ach było tak, że jak się uderzyło przeciwnika, to mógł cię zepchać jak pociąg, tak? Z drogi. I
mogłeś nawet przed nim zajechać mu drogę, nic mu się nie stało, no. Nie dało się go zepchać w ogóle. Ej, i tak mnie ktoś tam dogania, widzicie? Sztucznie, kurczę. Powinny być powtórki tutaj, nie? Na tych wyścigach, żeby można zobaczyć, jak sztucznie oni kuźwa doganiają. O, jedzie tam, kurde. No nic, udało się wygrać, ale ciężko było, naprawdę. I kto tuż panuje? Dobra, ale opłaca się mi BMW jeździć te wyścigi, dlatego że je możemy sobie zrobić na maksa, nie? Tutaj mamy ulepszone przyspieszenie kosztem gorszego nitra i prędkości maksymalnej. Może być. I mamy następną misję do roboty. Powiem wam, naprawdę był trudny ten wyścig. Nie wiem, jaki będzie następny. Co tu robią? Co to tutaj? Aha, bo tutaj jest skok. Jestem tylko pozerem? Umiesz się ścigać, przyznaję. Ale nie myśl, że paroma skokami mi zaimponujesz. Co facet musi zrobić, żeby ci zaimponować? Przede wszystkim nie starać się mi zaimponować. Moje dziewczyny od dawna nie miały dobrej zadymy. Jeśli nie boisz się o lakier, spróbuj się z nimi zmierzyć. Zadymy, mówisz? No dobra. Czyli co, jedziemy na kolejny wyścig w takim razie. Tylko sobie jeszcze zrobię ten skok, zobaczymy jak to będzie. Jak to mi pójdzie. Łoch, ale poleciał. Gdzie? Co jest? Okej. Trochę hardkorowo poleciał. Ale poleciał. Gdzie mamy następne? Tutaj coś mamy. Jedźmy, to jest niedaleko. Czy to jest tam u góry, czy to jest pod tym wielkim mostem? Nie wiem, ale ten most jest ogromny, ja na pewno po nim jechałem już. To się nie wydaje, jak się jedzie po nim, że on jest taki tak wysoko zawieszony, nie? Okej. Okay. Grzejemy. Tutaj zaraz będzie mi... Co to znaczy, nie miały porządnej zadymy? Czy to chodzi o jakiś wyścig, czy jakieś spychowisko? No dobra, mój samochód jeszcze się nadaje do tego. Mam się utrzymywać na ostatnim miejscu przez 60 sekund i wygrać wyścig. Do nawalanki. Nie będziemy tam pchać całej ekipy. Chcesz udowodnić, że nie jesteś pozerem? Jedź tam i daj się poobijać. Dobra. Czas na show! Musimy przez... To jest dużo 60 sekund. No ale spróbujmy. Muszę się trzymać z tyłu. Takie jest wyzwanie. Ej, 40 sekund. No, ten wyścig wcale nie jest taki długi, więc 60 sekund to jest bardzo dużo. Może się okazać, że nie zaliczę wyzwania albo wyścigu. Okej, możemy jechać, tu jakieś skróty są. Co my tu mamy? A, moglibyśmy sobie tutaj tak skrócić. Ale walić to nie robię tego wyzwania, nie lubię jeździć ostatni. Co to za głupie wyzwanie? Będę sobie robił to wyzwanie, jak będę powtarzał to wyścig. Jeżeli teraz nie wygram, 6 km. Nie. Dobra, jedźmy. Ale tu można było fajnie sobie skrócić. Podobało mi się to. Zobaczcie, oni nie jadą po utwardzonym, a i tak jadą tak samo. No dobra, teraz wolniej. Który jest to? Czwarty. Siedź, co mnie tak. Nie mogę się tak dawać. No. Mój błąd! Ciec! Dobra, czwarty. Gdzie jest pierwszy? 4 km, no fajnie. Ja tu widzę, że nie ma się co bawić w te wyzwania. Okej, jakoś się zmieściłem. No, jeszcze jakoś moje BMW daje radę ich podgonić, czyli je raczej. Fuck! Co? No nad kamieniem byłem! No jak? To nie fair! Oni by pewnie przelecieli bez żadnego problemu. One. W sumie. 3 km. Ej, no, co? Mnie to takie coś denerwuje. Dobra, skracamy sobie drogę. Kuźwa, no nie skrócimy, bo są kamienie. No i... To mnie nie zatrzyma. Mój samochód jeszcze był na 4... Gdzie jestem? Czemu jestem tutaj? Mój samochód był jeszcze na 4 kołach, a się zresetował. I przez to straciłem dużo czasu. 2 km. No super. Jeszcze głupie wyzwanie, żeby 60 sekund być na tyle stawki. Na pewno. Ła.
trudne to jest. Jeśli chodzi o driftowanie, to ciekawe, jakie następne będą drifty. Już się nie mogę doczekać. Bo tam muszę przejść ten... przejść ten stage, żeby... No kurde! Pospychałem tam wszystkich. Ach, kij im w czoło! Tu się jeszcze można gdzieś rozwalić. Pamiętam, że się tutaj rozwaliłem. Za którąś tam powtórką, bo to jest chyba moje piąte podejście do tego wyścigu. Jest bardzo ciężko na offroadach w tym NFS-ie, naprawdę. Dlatego, że samochód w każdej chwili może się od czegoś odbić albo wybić i nie masz nad nim kontroli. To jest... trudne. A w dodatku ci przeciwnicy, oni mają o kilka poziomów większe, lepsze samochody od twojego, jak cię na prostych zostawiają. No kurde! Naprawdę trzeba tutaj się postarać na tych offroadach. Zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.